festiwalowym studiu Radia Apole, laureatka debiutów. Debiutów, czekaj, w zeszłym roku? 2 lata temu? Jejku, jak ten czas biegnie. Magdalena Mek-Krzemień, nasza dziewczyna. Witam serdecznie. Magda, ty w tym roku znowu na festiwalu, albo nawet tutaj by powiedzieć w okolicach amfiteatru, prezentujesz swój najnowszy singiel, który powoli rozgrywa się w stacjach radiowych. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Tak, dzisiaj mieliśmy przyjemność zagrać tutaj, może nie na deskach Opolskiego Amfiteatru, ale dosłownie przed wejściem do Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, singiel Nadchodzę. Także jest to dla mnie fajna rzecz, bo możemy zaprezentować swój autorski materiał po raz kolejny. Jeszcze przy okazji oczywiście Festiwalu Opolskiego, z którym tak dużo wspaniałych wspomnień mam, więc jest mi niesamowicie miło, że mogę tutaj być. Masz taką piosenkę i taki refren, który po prostu wchodzi w głowę. Ja czasami chodzę, mam na siebie plan. No to pytanie od razu się pojawia automatycznie. Jaki mam plan na siebie? Jaki ty masz plan na siebie? Taką napisałaś piosenkę, więc takie jest pytanie. Tak, wiesz co, generalnie nie odpowiadam na to pytanie, bo plan jest taki mój wewnętrzny, który będę sukcesywnie spełniać i go realizować. Natomiast rzeczywiście ta piosenka jest taka mocno gdzieś tam w moim odczuciu zaznaczająca fakt, że stawiam gdzieś tam na siebie, zapominam o paru kwestiach, które gdzieś tam były. No i tutaj mocno chcę zawalczyć o to, co jest dla mnie najważniejsze, tak w skrócie. A to, co dokładnie to jest, no to gdzieś tam pozostawiam dla siebie i ten rąbek tajemnicy niech jeszcze pozostanie dla wszystkich. Gdzie znajduje się teraz twoja Karolinka? Karolinka jest w legendarnym miejscu, czyli w naszej sali prób, gdzie to właśnie tam powstał utwór Od Dzisiaj. Pierwsze szlify tego utworu powstały właśnie w naszej sali w Niemodlinie i stwierdziłam, że to jest idealne miejsce do tego, aby ona za każdym razem, jak mamy próbę, przypominała nam o tych wyjątkowych chwilach, o tym, co się wydarzyło, w jaki sposób do tego doszło, i myślę, że to jest najlepsze miejsce, jakie może być. Jest piękna, można ją podziwiać, więc zapraszamy do nas do Niemodlina, do sali prób, w której zresztą też dużo gwiazd gdzieś tam sobie swoje próby przed festiwalem robi, więc ona bacznie obserwuje wszystkich i godnie, pięknie się prezentuje. W twoich marzeniach oprócz Karolinki jaka jeszcze jest nagroda? Trudne pytania, wiem, ale mogę zadać takie pytanie. Wiesz, ja tak w zasadzie nawet nie afirmowałam, żeby mieć nagrodę Karolinki. Ja zawsze marzyłam o tym, żeby wystąpić w debiutach. To było moje marzenie. A to, że się udało wygrać tak legendarną nagrodę, no to już w ogóle było moje najiskrzejsze spełnienie marzeń. W planie mam jedno takie moje marzenie, które mocno we mnie gdzieś tam kiełkuje, ale może nie będę mówić na głos, niech ono sobie kiełkuje. No, chciałam bardzo zaśpiewać w premierach w tym roku, ale się nie udało. Mam nadzieję, że może i w przyszłym roku się uda. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, którą bardzo chciałabym zrealizować jeszcze w tym roku, więc zobaczymy, czy się uda. Mocno trzymaj kciuki. Mnóstwo tajemnic. O płytę też nie będę pytać, ale tak zastanawiam się nad tym, czy jest szansa. Wiem, że wielokrotnie i bardzo odważnie lubisz śpiewać, a w związku z tym, że jesteśmy na festiwalu, jest szansa na próbkę, ale nie wiem, czy chcesz twój najnowszy singiel, czy właśnie przypomniałobyśmy piosenkę Od Dzisiaj. Nie ma sprawy, możemy zaśpiewać. Od Dzisiaj? Od Dzisiaj? No, to wszystko. Wszystko od ciebie zależy. Uwaga. No dobra, możemy od dzisiaj. Już przestałam gonić dzień. Znów jaśniejsze niebo jest. Już oddychać wolniej chcę. Od dzisiaj znów odkrywać siebie chcę. Oj, totalnie na żywo, bez żadnych obróbek w studiu Radia Opole Magdalena Mek-Krzemień. 1 czerwca, drodzy słuchacze, zapraszamy na koncert o godzinie 18:00 na Opolski Rynek. Też będziesz śpiewać z kim, co i jaką piosenkę, jakie piosenki, co to będzie. Ja też tam będę. Właśnie śpiewamy razem, kochana. Właśnie. Śpiewamy razem w koncercie. Wszystkich słuchaczy serdecznie zapraszamy na godzinę 18:00 na Rynek. Ja nie wiem, możemy zdradzić, że będziemy śpiewać? Myślę, że możemy powoli zdradzić. Zdradzę jedną piosenkę. Co mi
mi panie dasz, to na pewno będzie utwór, który zaprezentuję. Wśród artystów również wystąpi Jarecki z nami na deskach, chciałam powiedzieć, Opolskiego Amfiteatru, nie na deskach, ale na scenie opolskiej, dokładnie. Więc myślę, że to będzie naprawdę bardzo udany koncert, warto się pojawić. Kasia Puma-Piasecka jest organizatorem tego wspaniałego wydarzenia, którą serdecznie pozdrawiamy. I Kasia ze mną zaśpiewa jeden utwór. Właśnie wczoraj się porozumiałyśmy, że to będzie wspaniały pomysł, abyśmy ten jeden utwór wykonały razem. I tym myślę, że tak zaciekawię wszystkich słuchaczy, nie mówiąc, jaki to będzie utwór, ale warto przyjść i z pewnością zobaczyć i posłuchać. Jasne jest to, że będą same wielkie opolskie przeboje prosto z festiwalu, w nowych aranżacjach, w nowych wykonaniach i będzie można wspólnie pośpiewać, będą teksty, a więc zapraszamy również na opolski rynek. Dziękuję ci pięknie, Magda, i powodzenia. Czekam na twoje kolejne single. Magdalena Mech-Krzemień była gościem Studia Radia Opole. Bardzo dziękuję.